Dobrze, proszę Państwa, myślę, że możemy zacząć. Spotykamy się dzisiaj na spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Myśli Politycznej pod tytułem Co dalej z Unią Europejską? Dylematy czasów kryzysu. Naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Aleksander Surdej oraz dr Mariusz Andrzejewski. Obaj naukowcy są pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego i spróbują dzisiaj przybliżyć nam nieco kwestie związane z kryzysem, bo chociaż za oknem mamy coraz niższą temperaturę, to na rynkach ekonomicznych świata jest coraz wyższa i po Grecji, którą spotkała zapaść, kolejne państwa stawiają się na tej równi pokryłej, na tej ekonomicznej równi pokryłej i powstaje pytanie, kto następny po Grecji? Co czeka Europę i czy uda nam się znaleźć jakiś sposób na wyjście z tego kryzysu? Pierwszego poproszę pana profesora Surdeja, aby krótko odniósł się do tej kwestii. Dobry wieczór. Ja chciałbym o trzech grupach zagadnień. Pierwsza to nasilić trochę genezę kryzysu, w szczególności zapytać, czy kryzys w Europie to jest refleks, odbicie kryzysu amerykańskiego, czy także jest generowany przez samo euro i funkcjonowanie strefy euro, a także zapytać o bezpośrednie, także głębokie przyczyny kryzysu gospodarczego w Europie. W drugiej części skoncentrować się na dyskutowanych obecnie kierunkach, propozycjach rozwiązywania problemu długu publicznego i wielkiego dylematu, w jaki sposób zmniejszać obciążenie długiem, nie generując recesji, a jeśli już taka się pojawi, to czy można zmniejszać dług w tym okresie. W trzeciej części, co z obecnego kryzysu wygląda dla projektu, jakim jest Unia Europejskiego, być może wygląda coś dobrego, to znaczy będzie to koniec mrzonek dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Być może także coś złego, to znaczy nasze oczekiwania w stosunku Unii Europejskiej muszą być zrewidowane i powinniśmy zacząć zastanawiać się, gdzie budujemy punkty oparcia dla bardziej autonomicznego, niezależnego od rozwoju sytuacji w Europie Zachodniej rozwoju. Czyli pierwsza część, geneza kryzysu. Wszyscy wiemy, że około połowy toksycznych papierów, których wartość spłonęła w kryzysie amerykańskim, należało do Europejskiej Instytucji Finansowych. Wobec tego nie wolno zapominać o tym, że w pierwszym uderzeniu kryzys finansowy, ale także kryzys gospodarczy w Europie, to jest pochodna kryzysu amerykańskiego rozpoczętego w 2008 roku. Możemy zobaczyć, jak ten kanał działał, bo o tym się zapomina, ale część problemów instytucji finansowych, także w Niemczech czy w Irlandii, to nie pochodna złych, nietrafionych inwestycji na rynkach nieruchomościowych w Irlandii czy w Hiszpanii, ale pieniądze, które zostały zainwestowane na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Zdaje się, Joseph Stiglitz to obliczył, a być może on tylko o tym głośno mówił, podając właśnie to oszacowanie, że około połowy toksycznych papierów to były papiery ulokowane w Europie. W wydanej niedawno książce Michaela Lewisa Big Short, to jest tłumaczenie na język polski dość zelektryzowanej książki autora Pokera Kłamców, możemy zobaczyć wnętrze funkcjonowania instytucji finansowych z ich strategiami i także sporo pikantnych anegdot dotyczących Deutsche Bank i sposobów, w jaki instytucja ta inwestowała w Stanach Zjednoczonych. Zresztą niedawno The Economist przyniósł informacje, to są tylko małe cegiełki, które
Oczywiście bez kompletnych danych nie jesteśmy w stanie ułożyć, ale może to być zaskoczeniem, że Deutsche Bank zainwestowało 4 miliardy dolarów w Las Vegas, w nieruchomości Las Vegas i musiało zająć się zarządzaniem nieruchomościami, działaniami na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, czyli ten kanał amerykański. Druga rzecz to jest sama logika funkcjonowania euro. Wszystkie te przestrogi, które były przez trzeźwych, to znaczy nie poddających się zaślepieniu entuzjastów projektu europejskiego, że euro, że europejski pieniądz nie może być optymalny dla tak zróżnicowanego obszaru, że optymalność jednej stopy procentowej dla tego obszaru nie została wykazana, że mogą być asymetryczne szoki, że w razie kryzysu nie ma wspólnego budżetu, nie ma struktury politycznej, która będzie stała za pieniądze. Właśnie się na naszych oczach spełniają. Euro do pewnego czasu przynosiło obietnice łatwego rozwiązywania problemów w takich krajach, na przykład jak Hiszpania, gdzie warto pamiętać, że problemy gospodarcze Hiszpanii wynikają ze zniekształceń w strukturze inwestycji, z napływu pieniądza, który niósł falę spekulacyjnych inwestycji w sektorze nieruchomości. A nie było to, jak się okazuje, dobre dla Hiszpanii, gdyż nie zmusiło tego kraju do zadbania o wypracowanie ofert dóbr i usług, które są międzynarodowo konkurencyjne. Jeśli czytaliśmy 5-6 lat temu w Polsce takie właśnie różowe, w sensie optymistycznych projektów dla Hiszpanii, informacje, że tam się skieruje pieniądz europejskich emerytów, że właśnie w okolicach Sewilli, Walencji, Barcelony będą inwestycje nieruchomości, które stają się opłacalne. W Polsce znajdowali się akwizytorzy, którzy próbowali przyciągać polskich inwestorów, to widzimy, że to był bardzo jednostronny obraz. Innymi słowy, że Hiszpania padła w pewnym sensie ofiarą dla niej za niskich stóp procentowych skierowania na Hiszpanię strumienia pieniądza, w tym pieniądza niemieckiego. Czyli mamy część amerykańską i część europejską w tym kanał euro. Teraz już wszyscy to wiedzą, ponieważ wszyscy mamy tę zdolność, że przypisujemy sobie mądrość wyprzedzającego rozpoznawania problemów, ale ta mądrość zawsze się ujawnia, kiedy wszystkie czynniki są już na stole. Nie trudno zauważyć, że problemy Grecji paradoksalnie także wiążą się z wejściem do strefy euro. Ja nie chcę euro i funkcjonowania Grecji w strefie euro czynić jedynym czynnikiem, ale proszę zauważyć, że Grecja w 2001 roku także miała dług w wielkości 120%, a wzrost wielkości długu do 180% to jest przyspieszenie ostatnich 3 lat, czyli problem skali długu publicznego był wcześniej znany. Początkowo euro bardzo służyło, gdyż spłaty starych rat długu następowały dzięki emisji długu na lepszych warunkach, przy niższym oprocentowaniu. Obecnie trend się odwrócił i to, co wydawało się możliwe do zapanowania, czyli rolowanie długu, finansowanie starego długu, emisją nowego długu o niższym oprocentowaniu, stało się dla Grecji pułapką. Podobnie jak Hiszpania, kraj ten okazał się niekonkurencyjny, w sensie takim, że teraz nie bardzo wiadomo, co ma generować wzrost gospodarczy w Grecji. Ani nieruchomości, jak w Hiszpanii, ani rozrost sektora publicznego, jak w Grecji. Czyli mamy te dwa problemy, te dwa kanały. Ja nazwałbym je jednak kanałami bezpośrednimi, ponieważ głęboki
głębokie oddziały na Europę i na sytuację gospodarczą Europy, oddziałuje także sytuacja demograficzna, problemy energetyczne, czyli sytuacja demograficzna, przyspieszenie procesu starzenia się społeczeństw, sytuacja energetyczna, podrożenie cen nośników energii. I to są być może czynniki, z którymi nie tak łatwo się będzie uporać, jak z zasypaniem problemu długu publicznego, na przykład właśnie pieniądzem prowadzącym do inflacji. Czyli wprawdzie na sali widzę finansistów i profesorów finansów, ale pamiętajmy, że właśnie czynniki ekonomiczne, strukturalne pokazują się w wielkościach finansowych z pewnym opóźnieniem, ale w sposób niezawodny. I to jest ta pierwsza część, czyli krótka wycieczka w stronę genezy obecnej sytuacji. I nie mamy dzisiaj czasu, żeby mówić o tych czynnikach głębokich, ponieważ naszą uwagę przykrywa problem, przykuwa ich, wcale jej nie przykrywa, przykuwa problem rozwiązania długu publicznego, czyli dramatycznego chaosu na rynkach obligacyjnych, obligacji, który powoduje to, co się nazywa praktyczne odcięcie niektórych krajów od finansowania długu przez emisję nowego długu. Otóż dla tych, którzy dawno mieli ten przedmiot, albo nigdy się nad tym nie zastanawiali, jak to jest, że obligacje, które prawdopodobnie w większości przypadków są długiem o stałym są papierami o stałym dochodzie, czyli Grecja te swoje 300 miliardów ma rozłożone w transze o różnych terminach zapadalności, czyli tam są prawdopodobnie 20-letnie, obligacje 20-letnie, 10-letnie, bardzo różna struktura czasowa i bardzo różne oprocentowanie. Prawdopodobnie oprocentowanie może się różnić nawet do 2 punktów procentowych. Czyli teoretycznie, będąc w sytuacji premiera Grecji, spróbuję to wyjaśnić najprościej jak tylko można, mamy konieczność spłaty obligacji, tak jak pojawia się termin zapadalności. No ale potrzebujemy pieniądza, gdyż właśnie z wpływów podatkowych tych pieniędzy nie mamy. Wobec tego zastanawiamy się, odkrywamy, że możemy wyemitować nowe obligacje, żeby spłacić stare obligacje. I wtedy laik, osoba postronna, nie znająca kuchni refinansowania, zastanawia się, na co to za problem, możecie po prostu wyemitować nowe obligacje. Istnienie rynku wtórnego obligacji, na którym pojawiły się już kiedyś wyemitowane obligacje, które są sprzedawane z silnym dyskontem, idącym nawet do 9%, wywiera jednak ograniczającą presję na premiera Grecji czy na ministra finansów i stawia go w takiej sytuacji, że on nie może wyemitować obligacji, nie akceptując oprocentowania właśnie takiego, jaki jest wyznaczony poprzez dyskonto na rynku wtórnym, czyli wprawdzie premier Grecji może myśleć o tym, że uda mu się sprzedać po 5%, ale jeżeli na rynku wtórnym są obligacje z dyskontem 9% i one są z technicznego punktu widzenia substytucyjne, to jaki inwestor finansowy weźmie coś droższego, skoro może ulokować pieniądze w dług grecki przy lepszym oprocentowaniu? I to jest właśnie dramat tych rządów, które po prostu przestały mieć możliwość, czy tracą możliwość obsługi długu poprzez starego długu, poprzez emisję nowego długu. Czyli słyszymy, że dla Grecji 9% to jest faktycznie stopa prowadząca w szybkim czasie do bankructwa, ponieważ przy dużej masie pieniądza każdy procent się liczy. Dla Włochów to już jest 7%, które są poziomem trudnym do zaakceptowania, czyli generalnie jest problem, że rządy te nie mogą finansować swojego starego długu emisją nowego długu. I ponieważ nie jest to już dług w drachmach ani w peso, tylko dług w euro,
to rodzi to implikacje dla funkcjonowania całej strefy euro. I obecnie właśnie problem grecki stał się problemem francuskim, problemem niemieckim. Być może pan doktor Andrzejewski będzie szczegółowiej mówił o implikacjach dla instytucji finansowych. Ja natomiast chciałbym krótko powiedzieć, że obecnie wydaje się, że są trzy możliwości rozwiązania problemu długu publicznego. Pierwsza to jest właśnie budowanie olbrzymich rezerw i środków w tak zwanym funduszu do obsługi długu. On nosi nazwę Fundusz Stabilizacji Długu, czy bardzo podobny Europejski Fundusz Stabilizacji. Tak. I w tym funduszu mają się pojawić pieniądze gwarantowane z budżetów poszczególnych państw. Czyli w tym rozwiązaniu proponuje się jakby bezpośrednie zaangażowanie podatnika, czyli wprawdzie fundusz może gwarantować, czyli nie musi tych pieniędzy używać, ale trzeba się liczyć z tym, że będą te środki musiały zostać zmobilizowane i użyte. Czyli w tym przypadku jak gdyby za długiem Grecji ma stać bezpośrednio gwarancja w części budżetu niemieckiego i budżetu francuskiego i wszystkich innych krajów strefy euro. Proszę zauważyć, że mamy tutaj dwa problemy. Jeden problem doktrynalny, to znaczy, że w traktacie lizbońskim i w dokumentach unijnych jest zapisane, że żaden z krajów nie powinien gwarantować długu drugiego kraju, ale to można ominąć, to jest problem dla konstytucjonalistów i dla turystów. Natomiast drugi praktyczny, polityczny problem to, że podatnicy w tych krajach pytają, na jakiej to podstawie ich środki mają być trenowane i przekazywane za granicą. Więc to rozwiązanie jest kontrowersyjne, ono polityzuje kwestie obsługi długu czy zmniejszenia presji długu Grecji, Hiszpanii, czy Włoch, w tej kolejności Grecji, Włoch już od razu. Drugie rozwiązanie to jest wykup interwencyjny, nazwijmy to, przez Europejski Bank Centralny, który wiąże się z faktycznie zwiększeniem ilości pieniądza. I Europejski Bank Centralny właśnie zakupując czy obejmując emisję nowych transz obligacji może się przyczyniać do wzrostu inflacji w strefie euro. I tutaj oprócz problemu także formalnego, czyli że Europejski Bank Centralny został stworzony na modłę Bundesbanku, czyli ma być niezależny, czyli w zasadzie kto może, jaki polityk, jaka grupa, jakie ciało polityczne wydać tego typu zobowiązanie Europejskiemu Bankowi Centralnemu, więc ten problem to jest kwestia relacji między Europejskim Bankiem Centralnym a politycznymi dysponentami, rządami krajów państw strefy euro. I drugi problem, obawy o inflacyjne skutki tego typu działania. I trzecia sytuacja to jest wypchnięcie, czy może wyjście ze strefy euro krajów, które swojego długu obsługiwać już nie mogą. To trzecie rozwiązanie jest uznawane za bardzo dramatyczne i niekorzystne dla krajów, których to ten scenariusz mógłby dotknąć. Czyli proszę zauważyć paradoks, że jak się już kraj znajdzie w strefie euro, to w sytuacji Grecji wyjście ze strefy euro wiąże się z wielkimi kosztami, czyli wielkimi turbulencjami gospodarczymi, być może bankructwem własnych instytucji finansowych, odpływem kapitału, czyli to jest sytuacja nadzwyczajna. To jest właśnie taka trauma, przez którą ten kraj musiałby przejść. Wobec tego ta sytuacja wydaje się najmniej obecnie prawdopodobna. Zostaje moim zdaniem drugi scenariusz, to znaczy, jak to się mówi, upłynnienie długu, czyli zwiększenie, znaczy
działania Europejskiego Banku Centralnego, które mogą skutkować wzrostem inflacji. Teraz zauważmy, że nie trzeba wielkiej przenikliwości, żeby dostrzec, że jest to taka forma rozłożona w czasie, która opodatkuje inflacyjnie wszystkich obywateli krajów strefy euro. Ponieważ nie trudno przejrzeć skutki tego, są wobec tego spore zastrzeżenia. I jeżeli miałoby być tak, że Europejski Bank Centralny będzie, a przecież już to czynił w czerwcu 2010 roku, kontynuował zakupy właśnie obligacji krajów, które nie mogą obsłużyć starego długu emisją nowego, to pytanie jest takie, czy ten kraj ma być wspomagany bezwarunkowo. Wspomaganie bezwarunkowe oznaczałoby, że Europejski Bank Centralny obejmuje każdą transzę, którą przedstawia rząd Grecji, rząd włoski czy rząd hiszpański. Tak być nie może, wobec tego politycy tego kraju słyszą: Ola, nie pozwolimy. Oczywiście Europejski Bank Centralny obejmie te transze, ale tylko wtedy, kiedy wcześniej przedstawicie plany, to nazywamy plany restrukturyzacji gospodarczej, plany przywrócenia konkurencyjności, plany cięć budżetowych, plany prywatyzacji, czyli stawia się tym krajom warunki, bo nie może być inaczej. Inaczej byłoby to zaproszenie do hazardu moralnego, czyli byłoby udzielenie im błogosławieństwa za to, że po prostu zachowywali się być może jak Grecja rozrzutnie, a być może byłaby to pomoc bardzo dobroczynna. Wobec tego mamy następujący scenariusz. Co jakiś czas, kiedy się pojawi konieczność znalezienia kilkudziesięciu miliardów dla spłaty starych obligacji przez rząd jakiegoś kraju, zaczynają się negocjacje polityczne, powstaje dokument, który formułuje warunki, pod jakimi Europejski Bank Centralny obejmie te obligacje. Po kilku miesiącach, czyli pożar jest gaszony, ECB, Europejski Bank Centralny obejmuje te obligacje, a rząd tego kraju nic nie robi, albo nie jest w stanie w krótkim czasie sprywatyzować, nie jest w stanie zmniejszyć wydatków publicznych. Wobec tego za 4 miesiące pojawi się konieczność wykupu kolejnej transzy obligacji, żeby znowu nie było to działanie z miłości, bez rozumu. Wobec tego kolejna tura negocjacji politycznych, kolejne warunki. I tak się będzie ciągnąć moim zdaniem przez lat 3, 4, 5, a może dłużej. Czyli będziemy przeżywać suspensy co kilka miesięcy, chyba że sytuacja w Grecji, wewnętrzna sytuacja zakotuje się tak, że Grecy w desperacji zdecydują się za zgodą pozostałych krajów na wystąpienie ze strefy euro. Czyli mamy sytuację, w której nie ma dobrego wyjścia. No właśnie, ale my nie jesteśmy w strefie euro i teraz wszyscy wiemy, że powinniśmy dodać dzięki Bogu, ponieważ w 2007 roku premier Tusk zapowiadał, że w 2011 to w strefie euro będziemy, a minister Rostowski chciał podporządkować politykę gospodarczą, politykę budżetową właśnie wstąpieniu do strefy euro. Teraz oczywiście widać jest, że w tym, że nie zdążyli, że kryzys stanął na przeszkodzie, że to był jakiś czynnik sprzyjający Polsce. Ale ja nie mówię, że właśnie tylko przypadek nas uchronił, bo właśnie myślę, że uchroniła nas także to, że w pierwszej fazie kryzysu Europa, w tym głównie Niemcy, obrały dość właśnie, nie chcę powiedzieć ekspansjonistyczny, ale kurs właśnie ochrony dynamiki gospodarczej. A teraz wygląda na to, że wszystkie kraje, czy główne kraje członkowskie Unii Europejskiej chcą narzucić sobie i pozostałym krajom program austerity, program oszczędności.
czyli nie będzie można liczyć na to, co podtrzymywało polski popyt, czyli ssanie z Niemiec, czy względnie dobre tempo rozwoju w niektórych większych krajach Unii Europejskiej. Czyli musimy zacząć właśnie ważyć, na ile autonomiczne działania pozwolą w nowej sytuacji ochronić tempo, te perspektywy rozwoju Polski, tempo rozwoju. I to, co słyszeliśmy w zapowiedzi premiera, pokazuje pewien kierunek, który chce rząd przyjąć. Jednak, ponieważ zdaje się przekraczam czas, a jeśli go nie przekroczyłem, to w tej chwili to się dzieje, to chciałbym, zostawiając tę kwestię, na ile szczegółowe plany rządu mają sens i są dobrą odpowiedzią w tej nowej fazie kryzysu europejskiego, skończyć na ogólną nutę, czyli powiedzieć, że w relacji Polska-Unia Europejska mamy dwie nowe wiadomości. Pierwsza to dość niedobra, czyli sytuacja, w której 300 miliardów euro, 300 miliardów złotych funduszy unijnych w następnej siedmiolatce wydaje się niemożliwa do uzyskania, bo ja nie wiem, jakich argumentów mógłby użyć komisarz Lewandowski, czy premier Buzek, czy jakikolwiek polski negocjator, żeby te środki otrzymać. Kryzys gospodarczy spowoduje, dostarczy amunicji, broni retorycznej dysponentom środków unijnych, żeby albo dokonać przesunięcia w budżecie Unii Europejskiej na rzecz tych tytułów, które sprzyjają krajom najwyżej rozwiniętym, na przykład badania i rozwój, na przykład szkolnictwo wyższe, innowacje i mniej na działania spójnościowe, czyli chciałbym się mylić, ale nie sądzę, żeby te zapowiedzi zostały spełnione. I druga wiadomość dobra to kryzys euro pokazał, że biurokracja europejska, w tym Komisja Europejska, otrzymała wielką nauczkę, że nie ma sensu forsowanie projektów integracyjnych, które miały budować dynamikę dla jeszcze dalszej integracji, jeżeli źle przemyślane działania mogą podważyć same fundamenty owej konstrukcji. Proszę zauważyć, że w tym, co powiedziałem, odnoszę się do euro, ale mógłbym ilustrować innymi przykładami. Czyli w momencie przygotowania projektu euro tłumaczono, że wprawdzie być może nie są spełnione jakieś tam warunki, które teoretycy formułowali dla funkcjonowania wspólnego pieniądza, ale wymusi to przyspieszenie integracji w innych polach. Okazało się, że euro jest receptą na konflikt wewnątrzeuropejski, czyli zamiast wzmacniać się, może destruować to, co zostało w konstruowaniu Unii Europejskiej osiągnięte. Mógłbym podawać inne przykłady, ale sądzę, że ideolodzy Unii Europejskiej, ideolodzy niekończącego się procesu integracji europejskiej otrzymali czerwoną kartkę. To nie jest żółta kartka. Historia euro to jest czerwona kartka dla tych, którzy żywią żalki dotyczące właśnie przyszłego kształtu Unii Europejskiej. I myślę, że to jest dobra wiadomość. Dziękuję panie profesorze za dogłębną analizę. Pan profesor udzielił nam prawo do drukowania jego artykułu w jednym bardzo interesującym zbiorze Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym. Polecamy. Jest to wydane z Ośrodka Myśli Politycznej. Teraz chciałbym się zapytać pana doktora Andrzejewskiego, no jak on widzi sytuację, bo napisał pan w swojej pracy, że kryzys systemowy w strefie euro wynika z wad konstrukcyjnych. Czy mógłby pan doktor rozwinąć tę kwestię? Dziękuję bardzo. Ja bardzo się cieszę, że pan profesor wszystko tak ładnie przedstawił, dlatego że mogę się do wielu rzeczy odnieść, między innymi do rzeczy związanych z Europejskim Funduszem Stabilności Finansowej
nie tylko, to kwestie wysokości obligacji na rynku długu. I jeżeli miałem rozważyć, to dzisiejsze tutaj robić jakieś próby znalezienia rozwiązań, no to ja już pominę przeszłość. To wszystko, co się dzieje w Unii Europejskiej, uznaję, że pan profesor jest nam znany, a zechcę poddać pod rozwagę państwa, którzy zechcieliście tutaj dzisiaj przyjść, niejednokrotnie być może bardzo kontrowersyjne jakieś pomysły wyjścia z tej sytuacji. Czyli ja już nie mówię o przyszłości, tylko spróbujmy i namawiam państwa do dyskusji, mocnej krytyki tego, co powiem. Za chwilę, gdybyście państwo stwierdzili, że no, trochę chyba przesadził pan, jeżeli to komuś będzie na to czas. Będzie na to czas właśnie. Więc słusznie, po pierwsze, powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy poza strefą euro, ale jesteśmy w Unii Europejskiej, więc mówi się o Europach prędkości. Ja już nie wiem, która będzie tylko szybciej się poruszała, czy ta właśnie w strefie euro, czy ta poza, która się tam może zmienić. To jest jedna rzecz, niemniej jednak uważam, że sprawa jest o tyle poważna, że powinniśmy dobrze życzyć wszystkim krajom strefy euro i całej strefie euro, dlatego że upadek strefy euro i wszelkie perturbacje z tym związane, w jaki sposób dotkną nas, polskiego rynku, polskiej gospodarki, i dlatego życzymy strefie euro, żeby się uratowała. Nie wiem, w jaki sposób dalej ma funkcjonować, na pewno należy się mocno zmodernizować i same warunki funkcjonowania. Ale pan profesor zwrócił słusznie uwagę, że jedną z dróg wyjścia z sytuacji kryzysowej w strefie euro jest właśnie napełnienie owego Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej. No i ja jestem nie za tym, ażeby tylko napełnić go pustymi gwarancjami, tylko jestem za tym, żeby napełnić go żywą gotówką. I tutaj już od jakiegoś czasu forsuję taką próbę rozważenia rozwiązania, ażeby jeżeli strefa euro ma dalej funkcjonować, to po pierwsze ten Europejski Fundusz Stabilności Finansowej musi się zwiększyć jego zgromadzone tam środki. Dzisiaj to jest 440 miliardów euro, potrzebne jest przynajmniej 2 miliony, a w przypadku kłopotów we Włoszech chyba i to nie wystarczy. Więc skąd wziąć pieniądze w tym Europejskim Funduszu Stabilności Finansowej? Słusznie pan profesor już tutaj zauważył, że jeżeli państwo miałoby się tam, jak to się mówi, kolokwialnie zrzucić, to nie wiadomo, czy to jest dozwolone prawnie. Mój pomysł też nie wiadomo, czy jest dozwolone prawnie, ale trzeba właśnie przełamywać to, co jest dzisiaj w rozwiązaniach i proponować jakieś nowe rozwiązania. I ja bym chciał, żeby w przyszłości po prostu napełnić ten fundusz, ale tylko z krajów strefy euro, nie z krajów całej Unii Europejskiej. Myśmy też kiedyś rozważali, czy Polska powinna być uczestnikiem, czy nie. Na szczęście się pan premier z tego wycofał. I dzisiaj jesteśmy poza. Dlatego, że dlaczego mielibyśmy płacić za czyjeś długi? Jak napełnić? Ja kiedyś tę propozycję podałem jako rozwiązanie problemu albo alternatywę na podwyższanie VAT-u w Polsce. Chciałbym, żeby wprowadzić w Polsce mały, drobny podatek obrotowy. Chcę zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych mamy tylko i wyłącznie podatek obrotowy, a w Polsce mamy podatek VAT, w Polsce w Unii Europejskiej mamy podatek VAT. I w systemie rozrachunków z tytułu VAT mamy VAT naliczony i VAT należny. Jeżeli przedsiębiorstwom nie damy możliwości odliczenia całego VAT-u naliczonego, i tutaj mamy taką ładną skalę, którą możemy odpowiednio dobierać, to możemy za pomocą dziś istniejącego systemu ściągania podatku VAT zebrać również podatek obrotowy. Owszem, to jest taki podatek akcyzowy na paliwo, tylko że nie dotyczy tylko paliwa. A proszę zwrócić uwagę, że koncerny międzynarodowe, które mają ogromne obroty, wyspecjalizowały się między innymi w tym, żeby w ogóle odmieniać płacenie podatków w poszczególnych krajach, w których funkcjonują i które mają ogromne obroty. I stąd się biorą problem. Problem to został zauważony na szczycie G20 i tam w jednym miejscu, w którym się dogadano, to tylko, ażeby walczyć z tymi rajami podatkowymi. Więc z tego tytułu, ogólnie szacując, gdybyśmy wprowadzili, a dalej docelowo gdzieś za kilka lat, chciałbym dążyć do wyrównania systemów fiskalnych pod względem podatków właśnie pośrednich i wprowadzić model mieszany tak, ażeby system amerykański i europejski i na całym świecie się wyrównał, dlatego że ta różnica też jest znamienna i niestety chyba nie na korzyść rozwiązań europejskich. Jeszcze podkreślę, że podatek VAT jest podatkiem, w którym szara strefa bardzo ładnie kwitnie i rozwija się i z tego tytułu Europa i każdy kraj europejski ma ogromne straty. Ja obliczam, że gdyby wprowadzić podatek taki, o którym proponuję, czyli możliwość odliczania pełnego podatku VAT, to w Polsce, jeżeli nie damy możliwości odliczenia podatku VAT, jeżeli jest stawka podstawowa 23%, to VAT naliczony byłby 22%, to wpływ budżetu w naszym kraju wynosiłby 15 miliardów, a gdyby dać 2%, to 30 miliardów.
poszczególnych krajach Unii Europejskiej, gdy wybrałam tylko te na przykład 9 krajów Unii Europejskiej, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia, Irlandia, Węgry i Czechy, no to już są znaczne kwoty, a w całej Unii Europejskiej te wpływy wynosiły minimum 200 miliardów rocznie. No i teraz ktoś powie, to jest jednak mimo wszystko dodatkowy podatek, podatek ściągany od wszystkich podmiotów gospodarczych, ale zwrócę uwagę, że nie jest to podatek bezpośrednio ściągany od osoby fizycznej, aczkolwiek wszyscy przedsiębiorcy powiedzą, i tak to przerzucimy, i to jest inflacjogenny i tak dalej. Dobrze, zgoda, niemniej jednak, jeżeli kiedyś w tej strefie euro, oni zostaną przy tym euro, to stworzą sobie rząd gospodarczy, który mówią, że powinni sobie stworzyć, a jak jest jakikolwiek rząd, to powinien mieć swoje własne środki. I niech oni sobie wezmą do swojego rządu, do Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej, pieniądze od swoich przedsiębiorstw w ten sposób, jak ja proponuję. Jeżeli w Polsce by trzeba było wprowadzić taki podatek, takie obniżenie VAT-u, to tylko w sytuacji, kiedy byśmy nie spełniali kryteriów z Maastricht. Mogę sobie połączyć to obniżenie tylko wtedy, kiedy kraje nie spełniają kryteriów z Maastricht. Ale niestety ostatnio żaden kraj nie spełnia kryteriów z Maastricht. Również Polska w jednym z kryteriów tych fiskalnych. I chciałbym, ażeby nie było tak, że dzisiaj Europa proponuje, ażeby wszystkie kraje płaciły sankcyjnie 0,2% albo 0,1% za każde niespełnione kryterium PKB do tego Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej. Nie jest to dobre rozwiązanie, bo tak jak pan profesor powiedział, to wszystkich właśnie nas z podatków, z naszych budżetów krajowych trzeba będzie te pieniądze wziąć i przelać. Na przykład Słowacja powiedziała 7,7 miliarda euro, absolutnie nie dajemy, jeśli nie składamy. I wyszli z negocjacji. Pani premier Iweta wyszła wtedy i powiedziała, że nie jesteśmy w stanie, dlatego że jak ja spojrzałem, to co było żądane od Słowacji, chyba przewyższało wpływy z tytułu VAT-u. To jest w ogóle abstrakcja dla takiego małego kraju, żeby się zadeklarował, że on zagwarantuje 7,7 miliarda euro. To jest dla niego w razie, gdyby tych gwarancji trzeba było położyć na stół, jest po prostu bankrutem. Więc to jest sprawa poważna. Natomiast mamy kwoty od wszystkich działających na rynku przedsiębiorstw, małych i dużych, zwróćcie Państwo uwagę, wpłyną przede wszystkim od tych dużych, którzy dzisiaj głównie unikają podatku. Ktoś powie, no to dlaczego mamy nakładać dodatkowe podatki na naszych? Ja nie mówię, żebyśmy nakładali w Polsce taki podatek na nas. Ja mówię, niech Polska spełni jedno i drugie kryterium i wtedy nie będziemy musieli go prowadzić. Natomiast jak ktoś nie spełnia, Grecja notorycznie nie spełnia, inne kraje europejskie notorycznie nie spełnia, to niech w ten sposób sobie zdejmą pieniądze z rynku i wpłacą do Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej. To jest jeden z moich pomysłów. Ale drugiej kwestii, pan profesor słusznie stwierdził, że dzisiaj Grecja pożycza na 9%, a Włochy na 7%, to jest już nieakceptowalne. To jest droga do bankructwa. Ja nawet uważam Grecję już za bankruta, no bo w momencie, kiedy 27 października umorzono im te 50% zobowiązań wobec banków, to tak się zachowuje już niestety bankrut i dla mnie to jest bankrut. No i znowu stawiam sobie pytanie, co zrobić, żeby obniżyć tym krajom i wszystkim krajom to oprocentowanie na rynku długu do 2, 3, 4%, tak jak to było dotychczas. No więc tutaj powiem mocno kontrowersyjną tezę. Jestem zwolennikiem, zresztą przenieśmy to na skalę mikro. Gdyby my jesteśmy zadłużeni w jakimś banku i bank nam dotychczas dał na dowód osobisty, tak jak w Stanach Zjednoczonych, kredyt, a dzisiaj sytuacja się pogorszyła i jak idziemy rolować ten kredyt, to już bank mówi, żebyśmy, jak mamy rolować, co dali? Jakieś zabezpieczenie. Już nie na dowód, tylko banki już teraz proszą o zabezpieczenia. I może powiem dość kontrowersyjną sprawę, ale jeżeli Grecja ma te kłopoty i Włochy mają te kłopoty, to niestety dzisiaj te nowe i te stare długi są zabezpieczane CDS-em. No i to nie działa. To są też instrumenty pochodne tak naprawdę, notowane na rynku. Dzisiaj pożyczanie tych pieniędzy, żeby spłacić poprzednie długi, zależą i te, znaczy, jeszcze powinniśmy zadać pytanie, dlaczego Grecja ma 9%, a nie ma współpracę 4%, a niedawno miała 3 lata temu. Dlatego, że agencje ratingowe zdjęły im wysokie ratingi, to niższa. Systemy bankowe każdego banku mówią tak, jak nie ma ktoś AA, to nie dajemy na tyle i tyle procent. To działa z automatu. Tutaj nie ma, tutaj ten rynek finansowy ustawił taką sytuację. I jeszcze za chwilę powiem może inną kontrowersyjną sytuację. W każdym bądź razie, jeżeli przed chwileczką ktoś jeździł do Chin z prośbą pożyczcie, jeżeli ktoś przed chwilą mówił Norwegom, pożyczcie swojego funduszu, to dlaczego nie pożyczyli? Już opowiedzmy sobie, dlatego że nie mają twardego zabezpieczenia po to, co by pożyczyli, a widzą, że każdy kraj dzisiaj może zbankrutować. No więc niestety jestem za tym, ażeby nowe długi, nowe rolowanie długów przez państwa odbywało się za pomocą zabezpieczenia zwykłą hipoteką. A zatem Grecja ma wyspę Zakynthos, Włochy mają wyspę Sardynię, czy mają wyspę na pół. Proszę Państwa, przypadek Tajwanu z 1878 roku mówi, że umówiono się na 100 lat,
że pewna część, pewna wyspa będzie dzierżawę ziemi. Ja nie mówię o tym, żeby sprzedawać te wyspy, tylko mówię o tym, żeby zabezpieczyć. I być może wtedy Chińczycy, którzy mają ogromne zasoby i rezerwy dolarowe, zechcą pożyczyć, ale nie mogą pożyczyć na CDS albo na AAA w ratingu czy na inny rating. Jeżeli oni będą mieli jakąś realne zabezpieczenie, to być może w ogóle podejmą temat. A tak, wycieczka do Chin, tam i z powrotem, z niczym przyjechali Europejczycy. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne, ale przełóżmy zwykłe działanie. Jeżeli państwo pójdziecie do banku po kredyt, to bank chce hipotekę na całe państwa dom i na mieszkanie. Dlaczego, jeżeli się okazało dzisiaj w nowej rzeczywistości ekonomicznej, że państwo również może upaść, to dlaczego chcemy, ażeby ci pożyczali na 2-3% tak jak dotychczas tym państwom, które mogą upaść, albo już są wręcz w upadłości. Dlatego proponuję, ażeby nowa forma obligacji, jak to nazywam obligacje terytorialne, były wypuszczane na niski procent, 2-3%, na 30-50 lat albo na 100 lat. I to dopiero wtedy ktoś, kto zechce pożyczyć na 2%, ma zabezpieczenie, że jak ten ktoś za 50 lat, przepraszam bardzo, się przekręci i nie spłaci, ja mogę spłacać minus. Jak drugi pożyczy i się nie da rady spłacić, to ktoś ma pół Sardynii. O, trzeba na pół Sardynii, ale na całą chwilę rozwój, nawet nie musiałby całej Sardynii podstawić. I nie ma innego wyjścia, ale wtedy pożyczamy znowu na niski procent i od razu za tym musi iść program naprawy finansów. A kiedy będzie program naprawy finansów publicznych w poszczególnych krajach? Tylko wtedy, kiedy w końcu przestaną kraje osiągać, wykazywać tylko i wyłącznie deficyty budżetowe. A ja od 20 lat nie pamiętam, między innymi w Polsce i w innych krajach, sytuacji, kiedy jest nadwyżka budżetowa. Ja pamiętam w Stanach Zjednoczonych, że to jeszcze kilka lat temu miało miejsce, a cała Europa idzie cały czas na dno. I do tej sytuacji doprowadza rynek finansowy. Doprowadza rynek finansowy. Co rynek finansowy zrobił? Ja uważam, że można postawić hipotezę, że do tak dużego zadłużenia wszystkich państw najlepiej rozwiniętych, gospodarka oparta o zasady kapitalizmu, liberalizmu i tak dalej, że rynek finansowy być może sobie specjalnie doprowadził do takiego dużego zadłużenia, po czym swoje agencje ratingowe poprosił, żeby zmienić. Dlaczego 3 lata temu Grecja nie miała CCC? Też już było wiadomo, że tak jak pan profesor powiedział, w 2001 roku już miała 120%. To jakie duże ratingi wtedy dla nich? A więc to zrobił rynek finansowy. Rynek finansowy pożyczył pieniądze, a dzisiaj przy rolowaniu mówi: sprawdzam, macie wszystko ode mnie w jednym momencie? Nie. To ja żądam 9%, a nie tak jak dawno 7%. Mogę? Mogę. I to była nieodpowiedzialność polityków. Ale dzisiejsi politycy nie są w niczym lepsi. Tego problemu nie widzą. Oni myślą, że dalej państwo ktoś będzie pożyczał. I teraz chcą, ażeby uzbroić EFS, prawda, nazwać go jako bardzo mocną instytucję gotówkową, co nawet co widzę, że na razie idzie tylko w gwarancję. On ma rating dzisiaj EAA. A zatem on będzie pożyczał, a te pieniądze pożyczone będą rozdawane po tych krajach, które mają. No nikt się już nawet w świecie nie chce dać nawet. No, przyjechać na jakieś 20% czy tych Hindusi i inni powiedzieli, nie będziemy pożyczać. A więc zabezpieczenie twarde w postaci obligacji terytorialnych to jest owszem. I w tej sprawie, czy takie coś zrobić, czy nie, można robić referenda w Grecji. Na premier Grecji, no przepraszam bardzo, faktycznie trochę nas zaskoczył, żeby nie powiedzieć, się wygłupił. Zrobił referendum na temat tego, co ustalił wcześniej przy stole. No tak się faktycznie nie robi. Więc poniósł za to taką, a inną zapłatę, chociaż wydaje mi się, że może już chciał nie być premierem dalej. Ale nie uważam, że sytuacja jest bez wyjścia, tylko trzeba znaleźć właśnie sposób na to, żeby powrócić do obu. 9% zabija każdego. Na 9% i na 7% zabija każdego i każde państwo. I nie łudźmy się, że nasze 800 miliardów, które jesteśmy winni, powoduje, że my jesteśmy zieloną wyspą i jesteśmy bezpieczni. Ja tylko czekam, kiedy rynek przyjdzie i powie, to w przyszłym roku ile macie oddać? 106 miliardów. No bardzo proszę, oddajecie czy pożyczamy, a jak pożyczamy to na 8-9%. Nam też to będzie, nam też to prosi. To nie jest nierealne, a wręcz bardzo realne. No i ostatnia, może jeszcze nie ostatnia rzecz, ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się, dlaczego kraje, już kończę tak, i dlaczego na świecie jest tak, że dziś tych pieniędzy ciągle ubywa. Wszystkie europejskie banki, podejrzewam też Szwajcarów, w związku z tym, że kurs udaje im się utrzymywać z dokładnością szwajcarskiego zegarka między 3,50 a 3,60, więc podejrzewam, że to drukowują. W pewnym momencie pękli i zaczęli to drukowywać. Stany drukują od dawna, wszyscy o tym mówią. No pan profesor mówi, żeby EBC nie drukował, bo inflacja, no ale
różnie może być. No właśnie, jeżeli żadnych innych rozwiązań się nie znajdzie, to to jak przyjdą problemy w Niemczech, to IRDC zacznie drukować. Jest niesprawiedliwością, że jak Grecja ma kłopoty, to wtedy nie chcą to drukować, ale to już jest na osobną rzecz. Ale zastanówmy się nad generalną sytuacją. Gdzie na to się podziewają? Które dane i gdzie wyparowują? Uwaga, jest rynek instrumentów pochodnych i ja widzę, a to jest rynek spekulacyjny i są dzisiaj tak bardzo bym powiedział, różnego rodzaju instrumenty pochodne notowane, a transakcje na tych instrumentach pochodnych, które ja określam wręcz rynkiem hazardowym, nie są opodatkowane. Te transakcje mają ogromne lelary, a więc krotność możliwości uzyskania wygranej, tak to określę, jest większa niż 1, 2, średnia może być nawet 7, że powinniśmy się zastanowić na tym rynku instrumentów pochodnych, dlaczego tam nie ma podatku. I Barroso zapowiedział podatek. Jaki podatek? Podatek Tobina. Podatek Tobin, czy też Tobina mówiąc po polsku, który w latach 80. powiedział, wszystkie te transakcje na instrumentach pochodnych należałoby opodatkować małym 0,1% i z tego ratować gospodarkę. Więc to już jest krok, w którym przywódcy europejscy coś czują, że tam są ogromne przepływy kapitału, tam stamtąd na tym rynku hazardowym są wysysane ogromne kwoty kapitału, a w ogóle nie są one opodatkowane. No i popieram to, ale to jest mało. Ja bym był za tym, ażeby wprowadzić, ja to sobie nazywam podatek lewarowy, jeżeli ktoś poprzez zwykłe zakładanie się na rynku Forex czy na innym rynku derywatów wygrywa, to niech zapłaci tak jak my wszyscy podatek. Idziemy, kupujemy chleb, płacimy podatek. Idziemy, kupujemy coś innego, jakąś transakcję robimy w PCC, wszyscy płacimy podatki. Oni tam prawie w ogóle nie płacą podatków i dlatego od wygranej wprowadziłbym podatek za pomocą funkcji logarytmicznej. Wzór to może nie będę nawet podał, chociaż 100 razy logarytm przy podstawie 10 z n, gdzie n jest krotnością zysku z danej transakcji. No to do przemyślenia na wieczór. W każdym razie funkcja przechodzi w jedynce powyżej zera, a zatem jeżeli ktoś zarabia powyżej 1, powyżej 100%, to wtedy bym go opodatkował. Póki 100% to nie jest mało, proszę Państwa. Dlaczego jak już zarabia jeszcze powyżej 100%, to w ogóle dalej mamy go zostać bez podatku? I teraz tylko króciutko powiem. Na świecie tych transakcji na instrumentach pochodnych jest na 600 bilionów dolarów. To sobie podaję. Natomiast cały PKB wszystkich państw świata jest tylko 60 milionów dolarów. To jeżeli by nałożyć 1% podatek ten Tobina, nawet nie mój lewarowy, to jakby nałożyć 1% podatek na te transakcje na 600 milionów, to mamy 6 bilionów rocznie. I jestem za tym, żeby taki podatek, albo mój podatek lewarowy nałożyć. Pieniądze z tego, Cameron mówi, a o niedobrze, bo to zaraz uciekną mi City. No faktycznie trzeba ten podatek prowadzić na całym świecie. Bo to będzie przemieszczanie się do rajów podatkowych tam, gdzie go nie będzie. Tu G20 powinno takie ustalenia zrobić, ściągnąć pieniądze do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, potem po czym rozesłać po świecie klucze według procentowego udziału PKB w całym światowym PKB. I wtedy nie mamy granic państw, bo faktycznie to trudno podzielić. W granicach państw, jak będą się poszczególne państwa, nawet takie gospodarki zorganizowane jak strefa euro, opodatkowywać takim podatkiem, to wszystko będzie przepływało pomiędzy tam, gdzie nie będzie takiego podatku i wtedy z tego podatku wpływają pieniądze do na przykład Międzynarodowego Funduszu Walutowego, bo tutaj europejski będzie za wąsko i wtedy te pieniądze idą na ratowanie. 6 bilionów dolarów, gdybyśmy dzisiaj, po przyszłym roku taki podatek prowadzili, ratuje cały świat i jesteśmy w stanie uratować wszystkie kraje. Przy czym te kraje jednak u podstaw muszą zacząć się reformować i koniec z deficytami budżetowymi. Trzeba, ażeby politycy i rządy zaczęli zarabiać po prostu, czyli uzyskiwać nadwyżki. Bez ruchów fiskalnych to będzie tylko ciągle pytanie, kto i kiedy, czyli który bank centralny i ile dodrukuje. Bo proszę Państwa, nic się sam z siebie nie bierze, nic się znikąd nie bierze. Jeżeli jakieś pieniądze się pojawiają na rynku, to albo tak jak Pan Profesor powiedział, będą dodrukowane, albo je trzeba ściągnąć z rynku. Ja jestem za tym drugim rozwiązaniem, ażeby wprowadzić podatki tylko dla tych, którzy dzisiaj albo nie płacą, albo mają duże dochody i małe płacą te podatki. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Teraz postaram się zejść z perspektywy globalnej do perspektywy polskiej, ponieważ mieliśmy ostatnio ekspozę naszego premiera. W tym ekspozę przedstawił kilka środków zaradczych, które mają m.in. służyć zabezpieczeniu Polski przed scenariuszem greckim. A w kontekście tego chciałem przytoczyć
wypowiedź z wywiadu dzisiejszego, znaczy z wywiadu, który dzisiaj pojawił się w Frankfurter Allgemeine Zeitung, którego udzielił nasz minister finansów Jacek Rostowski. Powiedział on, odniósł się do sytuacji obecnej. Gdy pod koniec września zebraliśmy się w Waszyngtonie na spotkaniu ministrów finansów G20, proponowano utworzenie muru przeciwpożarowego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kryzysu z Grecji na Włochy, Hiszpanię i kolejne kraje. Myśleliśmy wówczas o co najmniej 2 bilionach euro. Na koniec października do dyspozycji był jednak tylko 1 bilion. To o wiele za mało. Niebezpieczeństwo zakażenia jest dziś większe niż kiedykolwiek, a kwoty, których potrzebujemy, aby powstrzymać to zagrożenie, wzrosły, bo nie działano wystarczająco szybko. I tutaj jest mowa o czym pan doktor mówił. No i to tutaj należałoby się tylko zgodzić z panem Rostowskim, ale jeszcze przytoczę podsumowanie tego wywiadu. Pan Rostowski powtórzył swoją słynną tezę, mówiąc, że istnieje niebezpieczeństwo historycznej klęski gospodarczej, która, tak jak wielki kryzys z lat 30., mogłaby w końcu doprowadzić do wojny w Europie. Nie będę się pytał, czy będzie wojna w Europie, jednak zapytam się o to, czy Polska jest, czy program przedstawiony przez Donalda Tuska w expose, który oczywiście nie jest jeszcze szczegółowy, ale na tyle, na ile go znamy, czy jest on jakąś receptą na wyjście z tego kryzysu, czy na obronienie Polski, na obronę Polski przed kryzysem. A jeśli nie, to co może zrobić Polska, żeby uchronić się przed zakażeniem tak zwaną grecką zarazą, jak to się mówi w zachodnich mediach? I już oddaję głos panu profesorowi. Bardzo krótko, bo szczegółów nie znamy. Myślę, że kierunek został dobrze określony. Po prostu Polska musi zmniejszyć swoje potrzeby pożyczkowe. Nie wiem na ile, bo nie znam technik finansowania polskiego długu, można rozważyć przejście na obligacje złotych i jak gdyby wywołać większy wzrost oszczędzania. To też ten pomysł powstał, zaczął się już dawno pojawiał. Miał działać przeciwko Wall Street trochę, to znaczy, żeby ludziom pozwolić się oszczędzać, wypuszczając obligacje nawet 30-letnie oprocentowane, indeksowane do ex post, do skopy inflacji, po to, żeby zmobilizować ludzi do długookresowego oszczędzania poza instytucjami finansowymi działającymi w skrócie poprzez Wall Street. Na razie tutaj się pożyczamy wyłącznie w euro i z tego co wiem, to zręczne jest dość. Minister finansów też zdążył także rolować, wykupić starszy dług, czyli ten departament na podstawie informacji prasowych, to są informacje strategicznie ważne. Ja tutaj nie twierdzę, że wiem wszystko, bo gdybym był ministrem finansów, szefem rządów, to bardzo bym strzegł informacji dotyczących struktury walutowej, długu. Nie wiem, czy są gdziekolwiek poza właśnie ministerstwami tajnymi komórkami informacji dotyczących zapadalności poszczególnych transz itd. Więc zarządzanie długiem to jest tutaj broń, która musi być używana strategicznie i mądrze, ale myślę, że mniej będziemy musieli pożyczać, tym lepiej, bo w tej chwili alternatywy nie ma. Panie doktorze? Jeżeli chodzi o ekspozę pana premiera, ja bym powiedział, chęci dobre, dobre ma pan premier chęci, tak. Natomiast jak będzie, jeśli chodzi o wykonanie, to zobaczymy. Dlatego, że propozycje przedstawione wstępnie warunkują pobieranie, zawieranie ulg w zależności od tego, jakie są dochody poszczególnych osób fizycznych. Przy czym szkoda, że zaczynamy, że pan premier chce zaczynać właśnie tylko i wyłącznie od osób fizycznych i nie od zawierania różnego rodzaju ulg. Aczkolwiek, tak jak mówię, uwarunkowanie tego od dochodów jest w porządku. Zapewne osoby zarabiające powyżej 85 tysięcy nie potrzebują i może nie powinny właśnie pobierać bacikowego, gdy im się dziecko urodzi, ale raczej bym powiedział, że nie potrzebują. I te ruchy są jednak, ja bym je nazwał kosmetyczne. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Natomiast składkę rentową pan premier chce podnieść z 4,5% do 6,5%, czyli o 2%. I
No ja tutaj chyba przedstawił trochę, mówiąc, że z tego będzie wpływ do budżetu na 13 miliardów, to chyba będzie między 6 a 8. No i ja te zapowiedzi traktuję jednak jako nie tylko zapowiedzi. Wiadomo jest, że w podatkach nie da się zmienić już niczego do końca tego roku. W przyszłym roku w takim razie, jeżeli będzie źle, to mamy zaplanowaną podwyżkę kolejną podatku VAT. Ja się z tym nie zgadzam. Wolałbym chociażby ten podatek obrotowy z podatku VAT. I dlatego no zobaczymy. Ja, mimo iż wszyscy mówią, że to było bardzo konkretne wystąpienie, ja w tym jakiegoś takiego przełomu nie widzę. Nie wiem, czy pan premier nie słuchał tego ekspozycji, który wtedy miał wykłady. Konkretnie na koniec podsumował i powiedział, ile to będzie miliardów oszczędności. No niemniej tak reformować trzeba. To uzależnianie od dochodów jest generalnie dobre, ale tak samo trzeba w mundurówkach i w górnictwie, bym też wszystkim nie zabierał tych wszystkich przywilejów, tylko tak sprawdzić się górnikiem i zjeżdża na dół, to powinien zachować, a państwo pracujący w kopalniach administracji, czyli siedzący za biurkami, nie powinni korzystać z tych przywilejów. Może takie właśnie czyszczenie tych zaległości powinno być bardziej dokładne, ale o tym pan pewnie właśnie nie powiedział. No i w ogóle wiele innych pomysłów, o których pan premier nie powiedział, więc inaczej bym reformował nasze finanse publiczne, gdybym cokolwiek miał do powiedzenia. A wtedy, kiedy były obniżki składki rentowej, to właśnie brałem udział i z panią premier Zbigniewską w ministerstwie liczyliśmy to razem. No to teraz trudno, żebym tak do końca popierał ten wzrost. Bardziej bym widział ruchy na skarg podatkowy, ale zostawiłbym dwie, tylko ten próg właśnie 85 tysięcy. Wtedy myślę, że został to wysoko oceniony. Gdybyśmy go obniżyli do na przykład 55, byłyby większe przychody, ale to trzeba zrobić do końca listopada, to już wiemy, że to się nie uda. Nie chciałbym komentować tej zapowiedzi, bo nie słyszałem jako żywo, a z doniesień prasowych to mógłbym coś przeinaczyć, więc wydaje mi się, że chęci kierunek pewnie dobry, ale konkretów brak. Czyli w stanie pana doktora jest postawiony, jeśli chodzi o ten rząd. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak podsumować tutaj wypowiedzi panów prelegentów. Poruszyliśmy tematykę kryzysu światowego, kryzysu strefy euro i wreszcie tego, jakie to ma przełożenie na Polskę. W tym momencie chcielibyśmy oddać głos państwu. Jeśli są jakieś pytania z sali, to bardzo proszę. Wszyscy mówią, że jeżeli Grecja opuści strefę euro, powróci do drachmy, to będzie to faktycznie koniec euro w ogóle. Nie do końca rozumiem, dlaczego tak ma się stać. Oczywiście na pewno perturbacje dla Grecji są dla mnie oczywiste, bo wiadomo, że Grecji trudno będzie budować na drachmie swoją pozycję gospodarczą i na pewno te konsekwencje będą bardzo poważne, ale bardzo prosił pan, jakby pan mi jeszcze odniesie, dlaczego te konsekwencje dla strefy euro mają być takie. Od razu do pytania, które pan postawił. Nie sądzę, żeby to było dominująca opinia. Nikt chyba tak nie mówi, że to musiało być równe końcowi strefy euro. Na pewno po dokonaniu obrachunków, ile jakie banki w jakich krajach mają greckiego długu, łatwiej będzie tym krajom zgodzić się na wystąpienie i przygotować. To też musi być tajne przez poufne taki scenariusz. Jeżeli by taki scenariusz zaistniał, co jest niewykluczony, myślę, że jeśli owo zaciskanie pasa w Grecji będzie zmniejszać przychody podatkowe, to można się spodziewać w pewnym momencie odwrócenia sytuacji, czyli zabłogosławieństwa pozostałych krajów członkowskich euro,
strefy euro Grecja wystąpi i wtedy też już wiadomo mniej więcej, że ten scenariusz przyniesie Grecji 2-3 lata zapaści, czyli silnego spadku dochodu, a wcześniej w przygotowaniu na ten moment prawdopodobnie odpływ kapitału, konieczność wprowadzenia kontroli w bankach, ponieważ sami Grecy czy ich bogatsza część będzie chciała.